Ten turniej z punktu widzenia wiekowego ma takie szerokie spektrum od dzieci 6-7-letnich do 12 roku życia, którzy startują w konkurencjach bezkontaktowych, czyli kata, walki reżyserowane, no tego typu pokazy, oraz od 12 roku życia do 17 roku życia to jest młodzież, która startuje w semikontakcie. Oczywiście nie tylko Polacy biorą udział w dzisiejszych zawodach. No mamy, ponieważ to jest kolejna odsłona międzynarodowego turnieju w Sieradzu, w tym roku mamy 5 państw, które do nas przyjechały. Jest dość dużo Rosjan, Ukraińców, mamy Czechów, mamy Węgrów, a także Austriaków. Ja myślę, że to zupełnie jakby wyczerpuje znamiona dobrego turnieju międzynarodowego. No a 300 uczestników, którzy przyjechali na te zawody, świadczy, że troszeczkę w tym roku przesadziliśmy z ilością uczestników, ale cieszymy się, bo może to takie wielkie bogactwo, prawda, zawodników, troszeczkę więcej niż spodziewaliśmy się, ale to świadczy o tym, że ranga turnieju już jest duża i że jest on znany nie tylko w Polsce, ale za granicą. Od jak dawna trenujecie? Ja trenuję od 7 lat. A ja od 6. Skąd wzięła się u was pasja do takiego właśnie sportu? Mi już powiedzieli rodzice od razu, czy chcę trenować karate. Ja od razu bez wahania powiedziałem tak. Dlaczego tak bez wahania powiedziałeś? Bo wiedziałem, że to mi się kiedyś w życiu przyda. To jest sport walki, więc naprawdę warto. A jakie sukcesy masz do tej pory? Pierwsze miejsca, drugie i trzecie. No ty powiedz, skąd u ciebie wzięła się pasja do karate? Zawsze mieć ciągło coś do sportu walki, zawsze chciałem walczyć i jakoś od razu tak poszło. Jak ci to wychodzi? Jakie sukcesy masz do tej pory? Jestem mistrzem kujawsko-pomorskiego, a to między innymi. Masz jakieś dalsze plany związane z tym sportem? No, planuję w przyszłym roku jechać na Mistrzostwa Europy. A jakie jest twoje największe marzenie, cel, żeby osiągnąć w tym sporcie? Myślę, że wygrać Mistrzostwo Świata. Chciałbym wrócić kilka lat wstecz. Co się musiało wydarzyć? Skąd w ogóle pomysł, żeby ten turniej zorganizować, te mistrzostwa były organizowane również w Sieradzu? No więc to był, powiedzmy, że mój pomysł, bo chciałem tak równo rozdzielić. Mamy turniej na północy coroczny, międzynarodowy, który się odbywa w Świnoujściu. Mamy międzynarodowy turniej, który jest w Limanowej, na południu Polski. No i należało w centrum Polski także zrobić turniej międzynarodowy. I w związku z tym, że tutaj wiele pięknych imprez odbywało się między innymi na tej sali, ja praktycznie na wszystkich imprezach, które tu się odbywały, na ponad 10 dużych imprezach byłem, no zaproponowałem, dlaczego nie skorzystać z doświadczenia Sensei Weigelta, który jest tutaj takim dobrym duchem, prezesem klubu, a jednocześnie jest trenerem kadry narodowej. Czy by nie połączyć tych jego talentów organizacyjnych i jednocześnie no, dużego takiego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, dużego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z juniorami. Dziewczyny w tym sporcie, no to chyba do niedawna całkiem była rzadkość. Ja, no to u mnie pierwszy brat przyszedł na karate, no i tak przyszłam go oglądać i tak samo przyszło, że teraz jest to moja pasja. Jak ci się to podoba? Jakie sukcesy do tej pory osiągnęłaś? No, na razie mam 33 puchary, no i bardzo mi się podoba, po prostu lubię to, i to jest to, co lubię. A jaki był twój największy sukces do tej pory? No to mistrzyni Polski. A największy cel twój, życiowy? Mistrzyni świata. Wiążesz z tym swoją przyszłość? Tak. Skąd u ciebie wzięła się pasja? To było tak, że mój brat trenował tańce i ja chciałam być ta lepsza w rodzinie, więc zaczęłam trenować karate. Niedługo już trenuję, ale zdobyłam puchar i to była taka dalszy ciąg, pasja i zamierzam zdobyć ich więcej jak na razie. No i to chyba tyle. Co do tej pory udało się wygrać? Drugie miejsce na razie, ale walczę o pierwsze. Jaki masz swój największy cel? Największy cel, no wiadomo, mistrzyni świata. Podążam za Sensei Ewą. Ona to jest mój autorytet, że tak powiem, wzór.
powiedzcie, co wam daje ten sport, tak na co dzień? No to tak, przede wszystkim umiemy się obronić, mamy kondycję, możemy, no dużo daje nam, ponieważ możemy obronić się, możemy robić dzięki temu dużo rzeczy, daje nam, możemy uczyć innych na przykład później, no. Ciebie trochę rywalizacja rodzinna. Tak, też. Mam też młodszego brata i też próbuję go w to wciągnąć i to też szacunek u innych w sumie. Kiedy trzeba zacząć i jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby być dobrym i osiągać spore sukcesy w tym sporcie? No więc do nas rodzice, powiedzmy, przysyłają nam dzieci już 6-letnie. Oczywiście z nimi tylko robimy takie przygotowanie do sportu. To jest na tej zasadzie, że taka pewna otoczka kulturowa plus ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ale tak już więcej, jeśli chodzi o karate, to zaczynamy z dziećmi od 12 roku życia, żeby one potem w wieku 14 roku życia, kiedy już mają bardzo dobrą technikę, w miarę dobre fizyczne przygotowanie, podniesioną koordynację ruchową, żeby mogli startować w zawodach, czyli jak gdyby uplastycznić to, co robią, ponieważ my karate uczymy jako sztukę walki, że tam jest i element samoobrony, i element, no taka duża dawka wychowania, kształtowania osobowości, żeby pomagać tym młodym ludziom w szkole. To jest sprawa czasu skupienia się, punktualności, odpowiedzialności za swoje słowa, czyli ten taki, powiedzmy, aspekt ogólnospołeczny, żeby oni byli dobrzy dla rodziców, a jednocześnie też powolutku czuli się zobowiązani, że oni reprezentują ten kraj i chcą dla tego kraju coś zrobić. Jestem pod wielkim wrażeniem, bo to pokazuje, że sierot staje się taką powoli, mozolnie takim ważnym elementem na mapie Polski, chyba jednym z 4 czy z 5 takich miejsc ważnych w Polsce. To też budowanie tej rangi od bardzo dawna, tak. To jest bardzo duże wyróżnienie dla nas, sprawdzenie, a oprócz tego pochwalenie się tym, co mamy. Co takie zawody jak dzisiaj, tak ważne zawody jak dzisiaj, mogą dać tym młodym zawodnikom? Przede wszystkim to jest bardzo ważne dla tych młodych ludzi, że oni się mogą spotykać. Poza tym w tym wieku jest ogromna potrzeba współzawodnictwa. To podnosi niesamowicie motywację do pracy. My mamy absolutnie przekonanie i ogromne doświadczenie, że także to jest taka dźwignia do nauki języków, do doskonalenia się na wszystkich płaszczyznach, czyli także lepsze oceny w szkole, lepsza organizacja czasu pracy, no bo jeżeli trzeba iść na trening, no to trzeba lekcje odrobić, potem wracamy, to znowu trzeba w domu troszeczkę pomóc. Także uczymy te dzieci jakby no, współdziałania nie tylko z sobą, ale także z dorosłymi. I następna sprawa, niesamowicie ważna, no to budowa osobowości, że taki młody człowiek musi poczuć, że on jest coś wart, coś potrafi i potrafi także na zawodach wśród rówieśników pokazać, że jest najlepszy. Czyli jakby spełniamy tutaj bardzo wiele funkcji, które w życiu młodego człowieka odgrywają ogromną rolę. Dla tych młodych ludzi to nie tylko sport, to również kreowanie osobowości, determinacja, chęć zdobycia czegoś ważnego, więc to chyba nie tylko wpływa bardzo dobrze na to, co dzieje się na tego typu zawodach, na treningach, ale również w życiu osobistym. Oczywiście, każdy sport to jest rywalizacja, ale oprócz tej rywalizacji, współzawodnictwa jest również umiejętność przede wszystkim okiełznania samego siebie, bo musimy się skłonić do tego, żeby pójść na trening. Czasami pada deszcz, czasami się nie chce, boli głowa, noga. Czasami chciałoby się posiedzieć po prostu albo poleżeć i ci młodzi ludzie tu przychodzą i to jest bardzo ważne. W tej chwili tej karności trochę brakuje, prawdę mówiąc, w związku z tym tego typu rygor
i poddanie większej grupy ludzi jednakowemu treningowi, który ujednolica pewne zasady, czy ktoś jest dziewczynką, czy ktoś jest chłopcem, czy ktoś jest młodszy, czy starszy, to jednocześnie tak samo podlega temu samemu treningowi. Oczywiście uzależnionemu od stopnia zaawansowania. W związku z tym to jest bardzo fajne. Tu gender już dawno występuje, dlatego że tutaj każdy może być sobą i może być mocny. Oczywiście nadal jest podział na mężczyzn i kobiety w tych dyscyplinach, zwłaszcza walki, ale już w kata powiem szczerze, że dziewczyny bardzo dobrze sobie radzą i naprawdę dzisiaj mam nadzieję, że to kata synchroniczne, myślę, że będzie bardzo widowiskowe. Tylko się cieszyć i przyklaskiwać.